Cześć Wam. Słuchajcie, chciałam dzisiaj nagrać test podkładu Perfekty Mat Adapt. I co, nie będę Was kłamać, to nie jest mój pierwszy raz z tym podkładem, bo już go miałam na twarzy. Wytrzymałam z nim 4 godziny, więc znaczy też w roli jasności. Ja Wam pokażę, dlaczego go musiałam zdjąć z twarzy po 4 godzinach. Tutaj bardzo szybko chciałam Wam tylko pokazać, że naprawdę ja go nałożyłam na twarz. Osobiście uważam, że kolor jest świetny, świetny. Jeżeli chodzi o konsystencję, jest niesamowicie gęsty. No i tutaj nałożyłam taką porcję, którą zazwyczaj nakładam. Popełniłam niestety olbrzymi błąd i nałożyłam go pod powieki, pod oczy. Ale to zobaczycie za chwileczkę, że to nie był jednak dobry pomysł. Użyłam pudru, którego nie używałam bardzo dawno. Zazwyczaj lubię go właśnie wiosna-lato, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia dla tego podkładu, co użyję. Po prostu on chyba z moją skórą nie za bardzo się polubił. No i tutaj po prostu niesamowita akcja. W ogóle w zmarszczkach mimicznych pojawił się, zagnieździł. W ogóle ciemnie wyemigrowały właśnie w takie dziwne miejsca, gdzie nie ten. Tutaj niestety ostrość nie chciała łapać, ale słuchajcie, tutaj za skrzydełkiem, pod skrzydełkiem nosa. Nos to w ogóle wielka, jedna wielka Sahara, jak widać. Ja nic nie jadłam, mając ten podkład na sobie. Zobaczcie, jak to wygląda. Na brodzie nie ma już nic. No po 4 godzinach po prostu masakra, masakra. To, co się dzieje. Na czole wiadomo, czoło to czoło. Tutaj jeszcze resztki zostały, bo nawet rozświetlacz gdzieś tam przybija. Ale no, no zobaczcie, nos jest cały tłusty i na nosie już nic nie ma. A pod oczami patrzcie to. Nagrałam to i żeby nie było, że ja jestem do niego uprzedzona. W roli jasności, ja używając go za pierwszym razem, nałożyłam go na całą twarz, nawet pod oczy. Na dzień dzisiejszy nie zrobię tego błędu i nałożę sobie korektor Stars from the Stars. W ogóle dobra, jestem do podglądu i się będę malować. No i tak, jeżeli chodzi o wytrzymałość, trwałość tego produktu, w ogóle nie będę się wypowiadała na ten temat. Myślę, że tak powiem, materiał, który nagrałam, mówi sam za siebie. I teraz tak, w porównaniu do podkładu tego z tej samej serii, Glow Adapt, są dwa. Matte and Glow. Znaczy no, są. Glow w ogóle mi się nie sprawdził. No a ten sprawdził mi się tyle o ile. I wygląda tak. Jest bardzo gęsty. Ogólnie jest bardzo, bardzo gęsty. Ale o niczym to nie świadczy w jego przypadku. Ja nie mogę go kłaść pod oczy w miejsca jakieś strategiczne. Dzisiaj nakładam go bardzo delikatnie, bo za pierwszym razem nałożyłam go tak, jak lubię nakładać sobie podkłady, no ale no nie wyszło. Dołożę sobie jeszcze tutaj na te połączenie. Kurczę, dobiłabym to właśnie tym tą stroną od... O! Pęknięte! Mała gąbka.
Dobiłabym to tą właśnie, normalnie dobiłabym to tą stroną od podkładu, ale wiem, że nie mogę tego zrobić, bo będzie to brzydko wyglądało. I dzisiaj użyję sobie puder, który znam, który lubię i który z każdym podkładem naprawdę super się sprawdza, ale ten za pierwszym razem, który użyłam, naprawdę też świetnie mi się sprawdza do każdego podkładu. Może nie robię z nimi czegoś wyjątkowego, ale zatrzymuję w ryzach wszystkie inne podkłady, które ja użyłam. I tak, jak nakładam taką cienką warstwę, widać każdą moją jakąś plamkę. Na szczęście nie mam jakiejś niedoskonałości oprócz tutaj, ale no jak widać, ona jest taka full wypas widoczna. I stwierdziłam, że ja po prostu nagram ten film dla Was, żeby Wam pokazać, że moje uprzedzenia jakieś takie były jakie? I teraz słowem brakuje. No tak, nie oczekiwałam od niego zbyt wiele i to była racja, to była właściwa reakcja po tym właśnie glow. Zachowują się bardzo podobnie. Jak już je tak porównuję, to tutaj chciałam Wam pokazać właśnie porównanie mat i glow. U góry jest mat, na dole jest glow. Tak wyglądają po roztarciu, po chwili. Zaraz Wam pokażę, czy ciemnieją. I tak właściwie, o, zobaczcie, tutaj bez lampy bardziej widać jednak kolor. Mat jest ciemniejszy. I zaraz tutaj Wam pokażę słocze, że są, że jednak troszeczkę bardziej oksydują. Widać to, no niestety widać. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... w sensie w utrzymaniu się na skórze. A jeżeli chodzi o... znaczy o trwałość. A jeżeli chodzi o... jaki dają efekt, no to ja wiem, czy to jest taki super mat. Dla mnie to nie jest jakiś taki mat, to jest taka satyna, ale satyna, która niesamowicie wysusza skórki. I to nie jest tak, że ja pokazałam skórki na nosie i wokół ust, i bo ja nie dbam o swoją skórę i mogłam sobie zrobić wcześniej peeling i tak. A o swoją cerę dbam, od kiedy w ogóle już skończyłam pewien wiek, co wieczór się tam smaruję, nawilżam, używam różne sera i to nie jest tak, wiadomo, mam gorsze dni, kiedy mam jakieś tam suche skórki właśnie na przykład na nosie, wtedy wiem, że muszę częściej sięgać po peeling. I w momencie, kiedy pierwszy raz użyłam ten podkład, tych skórek nie było. Jak widać, teraz są. I właśnie po użyciu tego cuda. To jest po prostu, to jest właśnie cud. To jest właśnie cud. Dlatego chciałam nagrać Wam specjalnie film tłumaczący, wyjaśniający, dlaczego ja tego podkładu używać nie będę. Jest nie dla mnie po prostu. Oddaję go, także oddaję obydwa. Mam nadzieję, że to po prostu jest jakieś niezgranie z moją skórą po prostu, bo różnie to bywa. Ja mówiłam Wam, że z Perfekty uwielbiałam ten podkład z pingwinkiem, kochałam go, uwielbiałam, on się pięknie wchłaniał. Zakładam, że to jest zasługa też róży, która tam była w składzie.
bo moja skóra uwielbia hydrolaty różane, jakieś kremy z dodatkiem róży, znaczy no z olejkami róży, z róży, jakieś takie pierdolety właśnie różane, to ja to potrzebuję. Ja nie wiem, czy to świadomość bardziej działa, czy pod moją taką skórę, która potrzebuje tego. Więc tak. Ja podziękuję Perfekcie za te podkłady. Były naprawdę tanie i ogólnie gdybym nie potrzebowała czegoś trwałego, to no spoko, zużyłabym to. Fajnie, że mogę komuś innemu je przekazać, żebym mógł sobie sprawdzić, przetestować, ale no niestety to nie jest dla mnie.